Dzisiejsze zawody zostały zorganizowane z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzieci startowały w 5 kategoriach wiekowych. Były to zawody o Puchar Starosty Sokółskiego. Zawodników było około 60. Aby wystartować w tych zawodach, wystarczyło przyjechać z rodzicami. To był obowiązek, mieć własny rower sprawny oraz kask i dobre chęci, chęć do zabawy, do rywalizacji i świetny humor. To myślę, że to podstawa dla zawodników i zawodniczek. Rywalizowali w kategoriach od 2008 rocznika i młodsi aż do 1999 roku życia. To były 5 kategorii wiekowych podzielone na dzieci, młodzież, a także na dziewczynki i chłopców. Na moim składzie zostały przygotowane bardzo fajne nagrody związane głównie ze sportem, czyli rozwojowo, różnego rodzaju paletki, koła do rzucania, tak żeby dziecko mogło uczestniczyć na świeżym powietrzu, korzystać z tego sprzętu, który dostało. Zawody były już wcześniej organizowane kilka razy z rzędu i myślę, że będziemy mogli liczyć na następne. Myślę, że tak jak to już zapowiedział pan Piotr Kiprza, będą następne zawody 1 czerwca na Dzień Dziecka i zapraszamy. Proszę wyglądać naszych ogłoszeń.